Lwowskie zarysy historyczne. Dzień dobry Państwu. W studiu Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański. I dziś chcemy Państwu opowiedzieć o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Tu trzeba przyznać, że Lwów do września nie miał nigdy szczęścia. 15 września 1772 roku do miasta weszli Austriacy. 3 września 1914 roku wojska rosyjskie. A jak powiedział znany kompozytor ukraiński Ludkiewicz, wszyscy wiemy, że w 1939 roku nas wyzwoliła Armia Czerwona. O tych wydarzeniach 1939 roku przez dłuższy czas w prasie polskiej się nie pisało, nie mówiło. Dopiero w latach 60. zaczęły pojawiać się niektóre publikacje, ale głównie dotyczyły one obrony Lwowa przed wojskami niemieckimi. O tym, że weszły wojska sowieckie do Lwowa i w jaki sposób to się odbywało, przez dłuższy czas było przemilczane. We wrześniu 1939 roku Lwów jako stolica regionu i ważny węzeł komunikacyjny z wybuchem wojny na dalekich tyłach. Stacjonujące tutaj oddziały zostały wysłane bliżej do tych działań wojennych, gdzie się toczyły, a w samym Lwowie pozostało właściwie tylko dowództwo okręgu korpusu numer 6 i niektóre oddziały zapasowe, oddziały, które dopiero się formowały jako jednostki wojskowe, i całym tym kramem, można powiedzieć, dowodził generał brygady Władysław Langner. Lwowskie zarysy historyczne. Pod koniec pierwszego tygodnia wojny zaczęła się szybka improwizacja obrony Lwowa i został wówczas powołany Komitet Obywatelskiej Obrony Lwowa, którego prezesem został rektor uniwersytetu, słynnego uniwersytetu Jana Kazimierza, profesor prawa Roman Longchamp de Brie. 9 września generał Langner powołał dowództwo obrony obszaru Lwów i na czele z generałem dywizji w stanie spoczynku Rudolfem Prichem. I tego samego dnia wieczorem generał Langner został wezwany przez ministra spraw wojskowych generała Tadeusza Kasprzyckiego do Łódzka, gdzie otrzymał polecenie utworzenia zapory na linii Bełżyc-Rawa-Ruska-Magierów. Pierwszy rozkaz operacyjny generała Pricha z 11 września stwierdzał, że zadaniem nowej grupy jest samodzielna obrona Lwowa oraz obszaru na północ od Żółkwi i na linii rzeki Wereszycy. Najważniejszym zadaniem była jednak zewnętrzna i wewnętrzna obrona samego Lwowa i dowodzenie powierzono zgrupowaniu pułkownikowi Bolesławowi Fiołkowskiemu, który rozporządzał dwoma batalionami marszowymi piechoty, kompanią wartowniczą lotnictwa. Ludność pomagała wojsku zbudować na zewnętrznym obwodzie miasta, zbudować barykady i rowy przeciwpancerne, zbudować barykady oraz przygotować składy amunicyjne, żywnościowe i sanitarne. W nocy na 11 września wojska niemieckie zajęły Sambor. Tutaj dowódca 98 Pułku Strzelców Górskich, pułkownik Ferdynand Schroeder, podpisał rozkaz o stworzeniu specjalnej grupy pościgowej numer 1 i jej zadaniem było jak najszybsze przedarcie się do Lwowa. Grupa ta miała szybko pokonać te 66 km dzielących je od miasta, zniszczyć wycofujące się przez Lwów oddziały Wojska Polskiego. 12 września lotnik polski meldował o zbliżaniu się wojsk niemieckich do Lwowa. Punkt oporu znajdował się wówczas na ulicy Grudeckiej, a jego obsadę stanowił pluton piechoty z dwoma działami 75 mm. Czoło kolumny niemieckiej zostało ostrzelane, zatrzymane i rozbite ogniem polskich dział. Mimo tych dużych strat, które
podniosła sama placówka polska, udało się zatrzymać na Rogatce Grudeckiej do godziny 20 wojska niemieckie. Później grupa pościgowa wycofała się z terenów bitwy. I już po pierwszym starciu na ulicy Grudeckiej zaczęły przybywać pododdziały piechoty Polski i wówczas rozpoczęła się walka o Lwów. I wokół pierwszych walk na Rogatce Grudeckiej z zagonem pułkownika Schoernera narosły nieporozumienia i legendy. I w Lwowie od razu rozeszła się wieść, że czołgi grupy pancernej przedarły się do miasta. I następnie powtarzano to czasem we wspomnieniach i w różnych opracowaniach. 13 września ta sama grupa pułkownika Schoernera zaczęła nacierać na zachodzie miasta, próbując je okrążyć od strony północnej. Tutaj zacięte walki trwały o tak zwaną Kurtumową Górę, czyli właściwie dzisiejszy cmentarz Janowski. Ta dzielnica leżąca na północnym zachodzie Lwowa dominuje nad miastem, co dawało możliwość wspaniałego ostrzału całego miasta. Następnego dnia rano Niemcy jednak zdobyli Górę Kurtumową i mimo kilkakrotnych prób przy słabym natarciu artylerii oddziałom polskim nie udało się odzyskać tego wzgórza. A ludność Lwowa, jak mogła, tak broniła Lwowa, właściwie samorzutnie przystąpiła do barykadowania ulic. I w tych dniach trwały już walki lokalne. Na zachodzie miasta, również i na południu, wojska niemieckie zajęły Kozielniki i Cichów. I tymczasem do Lwowa zaczęły napływać różne oddziały piechoty, kawalerii i artylerii, i również ciężkiej. I w samym mieście organizowano nowe bataliony obrony narodowej i ochotniczy batalion składający się z harcerzy. I z pobliskiej składnicy uzbrojenia w Hołosku sprowadzono broń i amunicję. I załoga odpierała ataki wojsk niemieckich i miasto było ciągle bombardowane zarówno z powietrza, jak i przez artylerię. Zostały uszkodzone wodociągi i elektrownia i wybuchały pożary. Były duże ofiary nie tylko w wojsku, lecz i wśród ludności cywilnej. I trwa już 2,5 roku wojna na Ukrainie i my jako ludność cywilna zdajemy sprawę z tego, co może nieść wojna, jakie tragedie są podczas wojny. Lwowskie zarysy historyczne. W tych dniach pod dowództwem generała Soskowskiego toczyły się ciężkie walki w lasach janowskich i w lasach brzuchowickich. Tamtędy przedzierały się oddziały polskie, które wycofywały się w kierunku wschodnim. Mimo niektórych sukcesów, takim jak było całkowite rozbicie pułku zmotoryzowanego SS Germania, po nieudanych próbach przebicia się przez Hołosko Wielkie do Lwowa, te oddziały zdziesiątkowane zostały rozwiązane w nocy z 20 na 21 września. A 17 września nad ranem Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczypospolitej i już rano dowództwo Okręgu Korpusu we Lwowie otrzymało meldunek o wkroczeniu wojsk sowieckich i ich posuwaniu się w głąb kraju. W kierunku na Lwów maszerowała 6 Armia Frontu Ukraińskiego pod dowództwem Filipa Golikowa. I w nocy z 18 na 19 września czołówka wojska
wojsk zmotoryzowanych i czołgów dotarła do Rogatki Łyczakowskiej od strony Winnik i doszło wówczas do starcia. Oddziały zajmujące wysunięty punkt oporu po ostrzelaniu przez działko przeciwpancerne czołgów wycofały się i obsadziły barykady przy dolnych koszarach ułanów jazłowieckich. Dwa czołgi sowieckie przyjechały przez przejścia na barykadach na ulicy Łyczakowskiej, po czym po krótkiej wymianie ognia zawróciły z powrotem. I następnie kolumna ta wycofała się, ale meldunki wskazywały, że w Winnikach znajdują się czołgi i samochody pancerne. Wraz z podejściem oddziałów sowieckich pod Lwów miasto znalazło się w całkowitym okrążeniu. Załoga Lwowa przygotowała się do obrony okrężnej i generał Sikorski polecił zorganizować okrężną obronę miasta jak na dalekich pozycjach, tak i na bliższych. Główne ulice wylotowe z miasta i skrzyżowania zamknięto barykadami, kopano rowy przeciwczołgowe i wszystkie najważniejsze punkty były bronione przez te skromne siły wojsk polskich, które były w tym czasie w mieście. Ale już 19 na Rogatkę Łyczakowską przybyli oficerowie Armii Czerwonej jako parlamentariusze. Zaproponowali rozmowy z dowództwem obrony Lwowa. Rozmowy toczyły się w Winnikach. Armię Czerwoną prezentował dowódca brygady czołgów, który stwierdził, że przyszli oni bić Niemców. Przede wszystkim jednak chcieliby wejść do miasta, a przedstawiciele Polski odpowiedzieli, że nie mają pełnomocy do prowadzenia dyskusji na tym poziomie i na tym zakończono to pierwsze spotkanie. No a Niemcy, oni oczywiście również bardzo chcieli zdobyć Lwów. Jeszcze 18 września zrzucili ulotki wzywające do poddania się i wystosowali swoje ultimatum. A następnego dnia przypuścili generalny szturm, który został odparty. I wówczas na Rogatce Grudeckiej zgłosił się oficer z propozycją spotkania z przedstawicielem dowództwa polskiego, ale został odprawiony. On proponował, że jeśli Lwów podda się Niemcom, to zostanie w Europie, a jeśli bolszewikom, to przejdzie do Azji. No, tak się niestety i stało. 20 września do sztabu zaczęły napływać meldunki o tym, że oddziały niemieckie zajmujące swoje pozycje zaczynają się wycofywać od miasta i ich miejsce przyjmują oddziały Armii Czerwonej. Generał Sikorski wydał polecenie, by w razie zbliżania się wojsk sowieckich nie używać broni. Zakazał ostrzeliwania wojsk sowieckich na tych odcinkach. Zresztą to taki sam rozkaz, jak otrzymały wszystkie oddziały polskie, które wycofywały się czy w kierunku Węgier, czy Rumunii. I zaznaczył generał Sikorski, że w tym samym czasie Armia Czerwona też otrzymała taki rozkaz, że nie będzie ostrzeliwać wojsk polskich. 21 września wieczorem generał Langner przedstawił sytuację w mieście i oświadczył, nie chcąc narażać w dalszym ciągu mieszkańców miasta na śmierć, a miasto na zniszczenie, postanowiłem potraktować z bolszewikami nad warunkami kapitulacji. Natomiast 22 września w Winnikach, kiedyś Winniki były koło Lwowa położone, teraz już jakby to jest praktycznie część Lwowa, więc w tych Winnikach przedstawiciele Armii Czerwonej przyjęli bez dyskusji warunki wysunięte przez generała Langnera i przyjęto protokół o przekazaniu miasta Lwowa Armii Czerwonej, w którym między innymi stwierdzono, że Wojsko Polskie opuści poszczególne sektory. O dalszych losach wojska głosiły kolejne punkty. Jeńcy szeregowi i młodsi oficerowie kolumnami pieszymi, starsi oficerowie autami opuszczą miasto wzdłuż szosy Lwów-Kurowice. A oficerom wojsk polskich gwarantuje się osobistą swobodę i nietykalność ich osobistej własności. Przy przejazdach do państw obcych rozstrzyga władza miejska wraz z przedstawicielami władz dyplomatycznych danego państwa. Protokół ten podpisali przedstawiciele Armii Czerwonej i Wojska Polskiego.
22 września po południu rozpoczęła się sowiecka okupacja Lwowa. Wraz z oddziałami liniowymi wkroczyły służby i funkcjonariusze NKWD. Ich pastwą jako pierwsi padli oficerowie, którzy mieli opuścić miasto, starsi na samochodach, młodsi w kolumnach pieszych. Na rogatce Łyczakowskiej otoczono ich kordonem i pognano pieszo do Tarnopola. Stamtąd zaś po załadowaniu do wagonów bydlęcych wywieziono do Rosji, do Starobielska, do innych obozów i dziś wiemy, że większość z nich została pomordowana przez NKWD na wiosnę 1940 roku. I w tym odcinku chcieliśmy Państwu przybliżyć wrzesień 1939 roku obrony miasta Lwowa, a z Państwem byli Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański. I do usłyszenia w następnych Zarysach Historycznych. Lwowskie zarysy historyczne.